drzewo będące, orzechowo mi jadą, kuźniar, drzewo będące drzewem wskaźnikowym dla mnie, typ o bardzo niskiej podatności na antraknozę, średniej odporności na bakteryjnus gorzel, który wykorzystuję do oznaczania plonu maksymalnego w naszych warunkach klimatycznych. Typ ten daje regularnie plony na poziomie około 3 tony przeliczeniowe na hektar, nie licząc lat z przymrozkami, gdyż jest to typ o wczesnym początku wegetacji. Jak pokazywałem niektórym znajomym to drzewo, mówili, skoro to jest 3 tony na hektar, to proszę mi pokazać 6 ton na hektar. Powtórzę to pytanie, proszę mi pokazać w naszych warunkach klimatycznych 6 ton na hektar, ponieważ ja tego jeszcze nie widziałem. Jeszcze raz, drzewo typ wysokoplenny. Gdzie nie spojrzymy pod liście, wszędzie mamy orzechy. Jak wykazywali Włosi w swoich publikacjach, plon maksymalny u orzecha jest nie w żaden sposób nie związany z rozmiarem orzecha. I znowuż gałęzie prawie leżące po ziemi, pomimo to zdrowe owoce, pojedyncze orzechy porażone, pojedyncze orzechy, które zaczęte są żerowane przez gryzonie. Życzyłbym sobie w naszej ofercie więcej typów z tak dużym potencjałem rozrodczym.